Jeśli byliście kiedyś na wsi lub nawet mieszkacie tam całe życie, albo wędrowaliście kiedyś po górach czy w lesie, musicie przyznać, że jest to pewnego rodzaju magiczne miejsce, gdzie żyje wiele intrygujących stworzeń. Wiadomo, nie takich jak w omawianej dzisiaj produkcji, ale wciąż fauna i flora jedyna w swoim rodzaju, występująca tylko w tym miejscu. Gdy byłem mały, razem z rodzicami postanowiliśmy pewnego dnia wejść na Giewont. Będę szczery, nie lubiłem chodzić po górach. Wciąż tak naprawdę nie lubię, ale gdy dotarłem na szczyt i spojrzałem na horyzont, poczułem swego rodzaju spokój, nieporównywalny do żadnego innego spokoju. I czymś takim właśnie jest Hilda, czyli omawiana dzisiaj kreskówka. Hilda to kreskówka powstała na zlecenie Netflixa na podstawie serii komiksów Luka Pearsona o tym samym tytule. Serial rozpoczął swoją emisję w 2018 roku i obecnie obejrzeć możemy jego dwa pełne 13-odcinkowe sezony oraz pełnometrażowy film, który jest niejako zakończeniem całej historii. Choć wyczytałem, iż plany na trzeci, a zarazem finałowy sezon jak najbardziej są, tyle że zastanawiałem się, czy to aby na pewno jest potrzebne. Historia wydaje się pełna, bez konieczności opowiadania czegoś więcej. Czy chcę zobaczyć swoje ulubione postacie ponownie na ekranie? No pewnie, że chcę. Tym bardziej, że te, które naprawdę są moimi ulubionymi, nie dostały jakoś specjalnie dużo czasu ekranowego, więc jeśli takowy sezon powstanie, to liczę, iż pojawią się jak najczęściej. Ale zastanawiam się, czy w tym przypadku to nie będzie za wiele. Czy zakończenie faktycznie sprosta oczekiwaniom i czy lepiej nie będzie zostawić tej serii z takim zakończeniem, jakie mamy obecnie. Zgaduję, że możemy jedynie poczekać i przekonać się, gdy takowy sezon już się ukaże. Choć wyczytałem też jedną ciekawą informację. Portal Filmożercy podaje. Pierwsza wzmianka o planach na trzeci sezon pojawiła się na łamach Animation Magazine jeszcze w lutym tego roku. W trzecim sezonie oddalimy się od wydarzeń z filmu i ruszymy na nowe terytorium, opowiadał o następnych odcinkach serialu sam Luke Pearson. W porównaniu do poprzednich sezonów będzie to bardziej skoncentrowana, ciągła historia. Czyli oznacza to, że rezygnujemy z epizodyczności na rzecz serializacji, co jak dla mnie jest bardzo dobrym pomysłem, gdyż myślę, iż będzie można stworzyć lepszy i bardziej emocjonalny finał, który lepiej wybrzmi w przypadku serializacji. Hilda wraz ze swoją matką żyją na odludziu, w domu, który zbudował jeszcze jej dziadek. Dziewczynka żyje tam od urodzenia i tak naprawdę poza swoim zwierzątkiem, którym jest lisojeleń imieniem Rożek oraz dziwnej istocie z drewna imieniem Drewniak, do którego przejdę później, bo nie mogę sobie nie pozwolić, żeby o nim trochę opowiedzieć, nie ma ona żadnych przyjaciół. Czemu nie ma się co dziwić, w końcu żyje sama na pustkowiu, a wokół ani żywej duszy. Lecz Hilda nie narzeka na nudę, gdyż całe dnie spędza w pobliskich lasach, obserwując różne baśniowe stwory, przy okazji rysując je w swoim szkicowniku, zapisując ich codzienne działania. Praktycznie każdy odcinek opiera się na motywie, iż Hilda znajduje jakieś magiczne stworzenie i stara się mu pomóc. Robi wszystko, żeby rozwiązać jego problem. Pod tym i wieloma innymi względami miałem skojarzenia z dwoma tytułami. Po pierwsze Gravity Falls. Wydaje mi się, że Hilda jest taką bardziej wholesome wersją przygód Dippera i Mabel. Tak jak Gravity Falls miało zdecydowanie więcej elementów horrorowych, tak Hilda zdecydowanie bardziej przeznaczona jest dla młodszych odbiorców. Choć muszę przyznać, iż serial ten ma też sporo tych straszniejszych scen, ale jest to moim zdaniem zdecydowanie inny typ straszności, z którym chyba nie spotkałem się nigdzie indziej, a mianowicie Hilda jest straszna, ale w wholesome sposób. Wiem, może to trochę dziwnie brzmi, ale myślę, że jeśli zobaczycie ten tytuł, to zrozumiecie, o co mi chodzi. Drugim tytułem, który po nieco skojarzył mi się z Hildą, jest anime Kyokaisuri, albo jak to woli, angielski tytuł, Inspector. Tam też główna bohaterka stara się pomagać, w tym przypadku yokai, i rozwiązywać ich problemy. Pewnego jednak dnia, przez pewien zwrot wydarzeń, Hilda oraz jej mama muszą wyjechać do miasta położonego nieopodal, czyli do Trollberg, i muszą tam zamieszkać. Hilda nie była początkowo przekonana co do tego pomysłu i jak mam być szczerym, to ja też nie. Pierwsze dwa odcinki dzieją się jeszcze w 100% na tym pustkowiu i właśnie klimat, jaki temu towarzyszył, był właśnie tym wspomnianym we wstępie spokojem, tym magicznym miejscem. Wraz z przeniesieniem się fabuły do miasta, cały ten klimat znika. Zresztą myślę, że rozumiecie, co mam na myśli. Ja przez cały seans modliłem się, żeby trochę więcej odcinków miało miejsce w dziczy, na łonie natury. I w pierwszym sezonie ostatecznie to dostałem, ale tak naprawdę tylko na jeden odcinek.
Sam pierwszy sezon też nie jest jakoś wybitny. Powiedziałbym, że coś, co można sobie puścić przed spaniem. Nic nadzwyczajnego, ani angażującego. Ja początkowo serial ten oglądałem bardzo powoli, czasami nawet po jeden odcinek na dzień. Myślę, że serial ten miał całkiem sporo wad, które wszystkie omówię nieco później. Zakładam, że przeciętny widz mógłby łatwo odpaść podczas oglądania tej kreskówki, bo uznałby, że w sumie fajne, ale szkoda mu poświęcać czas na oglądanie tego. Ale! I tutaj mamy jedno ale. Progres, jaki ten serial zaliczył od drugiego sezonu, to coś niesamowitego. Absolutnie wszystkie moje zastrzeżenia, jakie do niego miałem, nagle magicznie zniknęły. Narzekałem, że praktycznie w ogóle nie rozwijamy żadnych postaci poza główną bohaterką. Nagle wiele postaci jest świetnie rozwijanych, a nawet dostają całe poświęcone im odcinki. Dodatkowo, tak jak pierwszy sezon jest w 100% epizodyczny, nawet ostatni odcinek, który powinien być finałem, jest tak naprawdę kolejnym odcinkiem, jak każdy inny. I gdyby ten sezon miał jeden odcinek mniej lub więcej, to nie poczułbym żadnej różnicy. Ale za to od drugiego sezonu dostajemy naprawdę angażującą fabułę, której finał możemy obserwować w filmie Hilda i Władca Gór. Ponadto dostajemy niejako kogoś w rodzaju głównego antagonisty, a przynajmniej kogoś, kto stoi po przeciwnej stronie konfliktu, co główna bohaterka i jej przyjaciele. Ale już jakby nawet pomijając tę kwestię, to po prostu odcinki drugiego sezonu są po prostu o wiele lepsze niż te z pierwszego. W sensie jasne, te z pierwszego sezonu nie były złe. Przyjemnie się je oglądało, ale nie było to nic, po czym powiedziałbym: wow, to było coś. Sytuacja zmienia się właśnie, gdy w grę wchodzi drugi sezon. Nie ukrywam, na dwóch odcinkach się autentycznie popłakałem ze wzruszenia. I niczego nie hiperbolizuję, po prostu w świecie się popłakałem. A myślę, że to już coś znaczy. Dla mnie im bardziej dany tytuł jest w stanie mnie złapać za serce, wzbudzić we mnie jakieś emocje, tym bardziej jestem w stanie ten tytuł polubić. I podobnie było w tym przypadku. Po seansie tych dwóch odcinków uświadomiłem sobie, jak wspaniała jest to kreskówka, jaka duża miłość do postaci tutaj jest. A jak już o postaciach mowa, zaczynając od głównej bohaterki, czyli Hildy. Na pewno mogę powiedzieć, iż jest bardzo łatwa do polubienia i pewnie większość osób zżyje się z nią już od pierwszego minuty, gdy tylko pojawi się na ekranie. Jest nieugięta i przede wszystkim bardzo odważna. Nawet bym powiedział, że momentami jej to szkodzi, bo robi po prostu głupie i niebezpieczne rzeczy. Myślę, że jeszcze trochę nie rozumie świata, głównie pewnie dlatego, iż całe życie żyła na pustkowiu i dopiero tutaj, w mieście, zaczyna się trochę uczyć tego życia. Co myślę, trochę widać, iż jest ona osobą bardziej aspołeczną, gdyż naprawdę gdyby nie jej matka, to ona nigdy by nie wyszła z domu, żeby poznać inne dzieciaki. Ona zdecydowanie bardziej woli spędzać czas z naturą i innymi magicznymi stworzeniami niż z ludźmi. I bardziej lubi ludzi tak w ogóle, Ale mimo wszystko, Hilda ostatecznie zaprzyjaźnia się z wieloma postaciami, a w szczególności z dwiema. Pierwszą z nich jest Frida, której z początku nienawidziłem z całego serca, bo była przemądrzała i w odcinku, w którym debiutuje, a raczej w tym, którym po raz pierwszy ma jakąś rolę, jest absolutnie nie do zniesienia. Hilda postanowiła zostać harcerzem. Tam też poznaje właśnie dwójkę swoich przyjaciół, którzy uczęszczają tam razem z nią. Gdy drużynowa mówi im, że do dzisiejszego zdania mają się dobrać w trzyosobowe drużyny, Frida mówi, że do swojej drużyny wybiera Hildę. Myślę sobie na początku, okej, dopiero ją poznała, ale jest miła i chce pokazać Hildzie co i jak, która jest w tym nowa. Sama Hilda też tak myśli, no i po prostu świecie dziękuję jej, że chce ją w swojej drużynie. Na co Frida mówi, nie zrozum mnie źle, za wzięcie nowicjusza dostajesz dodatkowe punkty do oznaki jakieś tam. To sobie myślę, aha, dobra, my się chyba nie polubimy. Jakby wiadomo, cały sens tego odcinka był taki, że Frida musi nauczyć się, że no, odznaki i dobre wyniki to nie jest najważniejsza sprawa w życiu i przede wszystkim powinna skupić się na swoich przyjaciołach, ale wiadomo, po takim debiucie jej smak pozostał i po prawdzie do końca pierwszego sezonu nie byłem w stanie jej polubić jakoś specjalnie. Ale w momencie, w którym wchodzi drugi sezon, twórcy znacząco rozwijają tą postać. W szczególności widać to w czwartym odcinku drugiego sezonu, gdy dostaje ona swego rodzaju nową rolę, nowy cel. No jakby nie chcę spoilerować, ale myślę, że poszli w naprawdę ciekawym kierunku. Drugą postacią, z którą Hilda udaje się zaprzyjaźnić, jest David. Jest on dosyć straszliwym chłopakiem, w sensie serio, w jednym odcinku zostało potwierdzone, że dosłownie boi się wszystkiego, co tylko istnieje na świecie. Często wpada też na jakieś owady, w sensie, że przypiają mu się do pleców czy włosów, co miało, myślę, pokazać, jak niezdarny on jest. Początkowo do niego również nie narzyłem jakąś większą sympatią, bo po prawdzie nie miałem jak, wydawał mi się on trochę na tle w porównaniu do Hildy i Fridy i sprawiał wrażenie strasznie płaskiej postaci. No, 2D postać wydaje się płaska, super. No i po prostu w świecie był taki trochę nijaki. Do momentu, gdy nie wchodzi drugi sezon. Chyba już doskonale rozumiecie, jak w moim mniemaniu sezon drugi jest lepszy od pierwszego. David trochę zyskuje pod względem charakteru. Nie powiedziałbym, że jest to taki rozwój i postawienie celu, jak było w przypadku Fridy, ale zdecydowanie bardziej byłem w stanie go polubić.
ale najlepszą postacią, a przynajmniej moją ulubioną, jest bibliotekarka. Jakby jej sposób bycia bardzo przypomina mój. I za każdym razem, jak pojawiała się na ekranie, to miałem myśli, wow, to dosłownie ja. I tak jak w pierwszym sezonie pojawiała się łącznie może w tych 13 odcinkach na 3 minuty albo nawet mniej, więc była to bardzo epizodyczna postać, co by nie mówić, tak w drugim sezonie dostała ona nawet aż 2 odcinki poświęcone typowo niej, z czego jestem niebywale zadowolony, bo największy zarzut, jaki miałem do tej serii po pierwszym sezonie, był taki, że poza głównymi bohaterami, inne postacie nie mają praktycznie w ogóle czasu ekranowego. Kajsa, bo tak się nazywa omawiana bohaterka, dostaje też pewien twist na początku drugiego sezonu, którego nie zdradzę, ale myślę, że można się go łatwo domyślić. I pewnie większość osób się domyśli. Powiem tylko tyle, że absolutnie kocham jej wątek. Wspomniany odcinek jest chyba moim ulubionym z całej Hildy, a sama Kajsa to 100% waifu material. Dodatkowo, co myślę, że warto wspomnieć, postać ta pojawia się tylko w serialu animowanym, co oznacza, że nie ma jej w oryginalnym komiksie. I gdy tylko myślę, że istniała szansa, że gdyby ściśle trzymali się tego, co było w oryginale i moja ulubiona postać mogłaby się nie pojawić, to bym się chyba załamał. Drugą moją ulubioną postacią serialu i myślę, że dla wielu to ona byłaby tą top 1 postacią z Hildy, jest Drewniak. Tajemnicza drewniana istota, która pojawia się już w pierwszym odcinku serialu, wchodząc na Hama, wpraszając się do domu protagonistki i kładąc się bez pytania na podłodze. Jest on trochę chamski, ale jest to taki rodzaj chamstwa u postaci, który się lubi, który nas śmieszy. W pierwszym sezonie ma on dość małą rolę, głównie dlatego, że mieszka on w lesie, czyli z miejsca, skąd wyprowadziła się główna bohaterka. No i z racji, że ona mieszka w Trollberg, to nie widujemy go za często, ale za to, gdy już się pojawia, to kradnie on ekran w każdej sekundzie. W drugim sezonie jest go trochę więcej, ale w sumie jak każdej innej postaci, co jest oczywiście jak najbardziej na plus. I podobnie właśnie jest też z tą postacią. Mamy znacznie więcej odcinków poświęconych tylko jemu. Nie powiedziałbym, że tak jak w przypadku poprzednich bohaterów zyskuje coś od drugiego sezonu. On od początku był dobrze rozwinięty, chyba jako jedyna postać oprócz Hildy. Mamy też Alfura, czyli elfa i zarazem przyjaciela głównej bohaterki. Debiutuje on już w pierwszym odcinku, gdzie dowiadujemy się, że elfy dla każdej innej istoty są niewidzialne, chyba że podpiszesz z nimi umowę. Możemy też zauważyć, jakiego elfy mają bzika na punkcie różnego rodzaju właśnie umów, kartotek i innych takich. Co bardzo mi się podoba, bo lubię takie małe detale, które w pewien sposób dodają trochę do lore świata i wyróżniają się na tle innych historii. W momencie, gdy Hilda wyjeżdża do miasta, on wyrusza z nią, aby spisywać wszystko, co robi oraz dostarczać raporty o codziennym życiu w mieście. Myślę, że jest całkiem sympatyczny, ale ciężko mi mówić o nim cokolwiek więcej, bo pomimo faktu, iż pojawił się on w prawie każdym odcinku, to był on zawsze jakoś tak na uboczu i jego rola, podobnie do jego rozmiaru, nie była jakoś szczególnie duża. Na przestrzeni historii Hilda poznaje wiele innych postaci, które myślę, że również polubicie. Dla przykładu bardzo polubiłem też postać dzwonnika, choć miał on naprawdę bardzo małą rolę. Kończąc już mój wywód o Hildzie, chciałbym jeszcze przejść do wykonania technicznego. Animacja jest płynna i nie widzę tutaj większych zastrzeżeń. Serial na pewno jest kolorowy, lecz jego barwy są tak jakby nieco bardziej wyblakłe niż jakieś pstrokate. Na pewno pasuje to do sceny, gdy akcja rozgrywa się w nocy. Wtedy klimat jest niesamowity i znowu na myśl przychodzi mi to, co mówiłem we wstępie, czyli o tym magicznym miejscu połączonym z niesamowitym spokojem. Podsumowując, Hilda to naprawdę wspaniała kreskówka i jeśli jeszcze jej nie widzieliście, to zachęcam do oglądania. Jeśli nie przypadnie wam do gustu pierwszy sezon, to nie zniechęcajcie się, tylko dajcie szansę drugiemu, bo jak mówiłem, naprawia on wiele błędów. Tak, więc to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie mojej recenzji. Życzę wam miłego południa, wieczoru czy tam poranka. I jak zawsze, łączmy się w bólu.